Witam, witam. Dzisiaj obejrzymy ekspres do kawy Severin. To jest typ KA5978. Już wyciągnęliśmy go z kartonu. Tak wygląda. Tak. Do tego ma jeszcze dzbanek na kawę. Ma oczywiście tutaj kolbę. Do tego jeszcze ma tutaj łyżeczkę i ubijak do kawy. Będziemy używali kawy Jacobs. No i mleka 3,2%. Więc najpierw pierwsza rzecz. Nalewamy 250 ml wody. Mam wcześniej już uruchomiony i takie wstępne jakieś płukania zrobiliśmy, żeby był czysty. Czyli ta kawa, którą teraz zaparzymy, będzie się nadawała do picia. Jest bardzo mały, ale wyjątkowo sprawny i parzy bardzo smaczną kawę. Nalewamy 250 ml wody do zbiornika i tyle dokładnie otrzymamy za chwilę kawy. O, zakręcamy. Teraz do kolby nakładamy kawę. Ponieważ my robimy kawę na dwie osoby, to tylko użyjemy jednej miarki kawy. Kawa wyjdzie bardzo mocna, aromatyczna, bardzo smaczna. Ubijamy, żeby ta kawa była bardziej taka zbita. Zakładamy kolbę do ekspresu. Wodę mamy, kawę mamy. Podstawiamy jeszcze malutki dzwoneczek na zaparzoną kawę. Uruchamiamy. Proste. Wyjątkowo proste urządzenie. Parzy rewelacyjną kawę. Tu osobno będziemy, jest osobno tutaj spieniacz z drugiej strony. I w tym dzwonuszku jeszcze sobie spienimy mleko. Naprawdę spienia rewelacyjnie. Piana nawet zostaje po wypiciu kawy jeszcze na dnie filiżanki zostaje piana. Tak rewelacja. A to jeszcze nam parzy kawa. Naprawdę. Za tak niewielkie pieniądze to jest fantastyczny nabytek. Bardzo łatwe w utrzymaniu czystości. Praktycznie myje się tylko tą kolbę i końcówkę spieniacza mleka. Wszystko. Ma tylko trzy właściwie pozycje. Przełącznik to jest parzenie kawy, przełącznik na spijanie mleka i wyłączenie. Proste. Jakie ciche w porównaniu z ekspresami, które mieliśmy wcześniej, które mieliły kawę, dum, 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 zium, 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 dum, 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 zium, 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 cały dom pełen hałasu. Tutaj cisza, spokój. A kawa jest naprawdę bardzo mocna. Ten dzwonek jest tak wyskalowany, on pokazuje właściwie
espresso, tak? Czyli 4 espresso można sobie zrobić. Dla nas to jest akurat 2 takie porządne kawy. I teraz zmieniamy, odstawiamy. I to już koniec. Teraz możemy sobie przy pomocy tego mleka i kawy piękne wzorki robić w filiżankach czy kubkach. I to, zobaczcie, było kręcone w czasie rzeczywistym, czyli 5 minut zajęło nam zrobienie 2 aromatycznych, smacznych kaw. Nic. Proste, funkcjonalne i tanie. Na razie. Dziękuję za uwagę.